że niektórzy to tak dzwonili wtedy, tak, żeby w ogóle sprawdzić, czy to jest na żywo, prawda? No bo to ludzie, niektórzy nie wierzą, że to na żywo się odbywa. Niektórzy ludzie myślą, że to leci z kasety. To w nocy te wróżby. Proszę Państwa, to nie leci z kasety. Ja tu naprawdę jestem na żywo w studio. Jest godzina 4:10 w tym momencie. No. To nie leci z kasety ten program, kochani. Jeżeli ktoś uważa, że to leci z kasety, to się myli. Były takie komentarze w internecie, to jest na pewno program z kasety, że to nie jest możliwe, żeby tyle gadać o tak późnej porze. Kochani, no jednak jest możliwe. Naprawdę ja tu jestem w studio na żywo. I mam na to świadków, tych widzów, którzy dzwonią. Serdecznie zapraszam. Kto następny? Jak ktoś nie wierzy, może zadzwonić i sprawdzić, czy to faktycznie jest na żywo, czy to jest z kasety. Jak Państwo obstawiacie? Myślicie, że włączają na Polsacie kasetę VHS z nagraniem tego programu? Nie. Na pewno nie. Chociaż może niektórzy tak myślą. Może myślicie, że to jest nagrane na płycie DVD i że to wpuszczamy tutaj na Polsacie w nocy. Kochani, no na pewno nie, dlatego że ja Państwu podaję na przykład na bieżąco godzinę. No jakbym to zrobił, gdyby to był program nagrany? O godzinie, o pogodzie gadam. Tak, o wszystkim i o niczym. Dobra, dobra. Tak, tak. Tak, na fanpage'a wchodzę na bieżąco, to też macie dowody przecież, że widzę, co się dzieje. Także proszę nie mieć złudzeń, że to jest program nagrany. To jest program na żywo. No czekamy na połączenie po prostu. Kto chce zapytać? Czy o zdrówko, czy o finanse, czy o serce? Serce, jak to brzmi, prawda? Serce, matko, jakie to, prawda, takie uduchowione, pytaj o serce. Ale to jest prawda, słuchajcie, warto jest zapytać o sprawy sercowe, jak najbardziej. Dlatego, że serce, to wiecie Państwo, jak boli serce, trzeba zająć ręce. Jak człowiek na przykład tak cierpi z powodu jakiejś miłości, czy jest taki zakochany w kimś bez wzajemności, to dobrze jest się czymś zająć, niż tak, wiecie, roztkliwiać się. Natomiast ja nie tak dawno właśnie na ten swój fanpage Chriso Christian List wstawiłem taki obrazek, na którym jest takie hasło, taka apostrofa do nas wszystkich. Ludzie, raz się żyje, nie bójcie się mówić o swoich uczuciach, tak? Czy mówcie o swoich uczuciach. I jak najbardziej, kochani, mówmy o swoich uczuciach. Raz się żyje. Czasami jest tak, że człowiek się boi przyznać do swoich uczuć, że boi się, że źle na tym wyjdzie. Kochani, strach przed przyznaniem się do swoich uczuć to jest domena ludzi, którzy mają niską pewność siebie, bo się boją, że sami sobie zaszkodzą poprzez to, że się przyznają do swoich uczuć. Nie. Przyznawać się. Kogoś kochasz, powiedz to, że kochasz. Kogoś nie lubisz, powiedz, że nie lubisz. Przyznawać się do swoich uczuć, proszę Państwa. Bo raz się żyje. Po co się oszukiwać? Po co robić dobrą minę do złej gry? Albo po co udawać obojętność? Czasami tak się wydaje, lepiej udawać obojętną, niedostępną, bo wtedy będę atrakcyjna. Jakaś kobieta może tak pomyśleć. Owszem, ale też nie za wszelką cenę i nie zawsze. Bo czasami może lepiej zapalić to zielone światło, powiedzieć czasami temu facetowi, że ty go jednak kochasz i że ty go jednak chcesz. Bo jednak niektórzy mężczyźni mają prostą psychikę. I jak nie powiecie, drogie panie, jak krowie na rowie, czasami facet nie skuma. Też tak bywa. Mamy telefon. Witam na antenie, Chriso, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu, witam, proszę imię. Witam. Mateusz. Data urodzenia, Mateusz. 97, 12 października. Mateusz, a ty wierzysz, że jest to program na żywo, czy nie wierzysz? Wierzę, oglądam. Super, dobra, jakie masz pytanie? Mam pytanie o związek z moją dziewczyną, ponieważ no, chciałem się dowiedzieć po prostu, jak on będzie przebiegał w dalszych etapach i ogólnie jak nam się... Rewelacja. Jak ma na imię ta dziewczyna? Zuza. Zuza i data urodzenia Zuzy? 19 lutego 2000. Dobra. Coś jeszcze pytamy? Ogólnie no, o nasz związek i jak będzie z naszym mieszkaniem, ponieważ mieszkamy razem i chciałem zapytać po prostu, jak to będzie dalej przebiegało z naszym... A to Zuza, taka młoda, 17-letnia, już mieszka z tobą? No, tak się jakoś zdarzyło. Rozumiem, no bo takie trochę, prawda, trochę to jest niespotykane, ale jak najbardziej. Dobra, czyli zobaczymy, jak dalej wasz związek i czy będziecie dalej razem mieszkać w tym samym miejscu, tak? Tak, dobrze, już patrzymy, już zerkamy.
Mateusz i Zuza. Dzisiaj, kochani, jest bardzo łatwo się dostać do studia, bo jest niewielu widzów przed telewizorem, dlatego że mamy poniedziałek nad ranem. I kiedy jest poniedziałek nad ranem, to proszę naprawdę być spokojnym o łatwość dodzwonienia się do studia, bo po prostu jest zwyczajnie najmniejsza widownia z całego tygodnia. Więc dobrze, trafiliście. Jeżeli chcecie bez problemu się dodzwonić do studia, to zapraszam już teraz kolejną osobę. Patrzymy, Mateusz i Zuza. A co wy się tak denerwujecie na siebie, Mateusz? Złość piękności szkodzi. No. Nie, a czym? Aha, już wiem, o co chodzi. Bo to jest takie namiętne, takie, wiecie państwo, oni się tak, no takie trochę na zasadzie, no tak upraszczając, kto się czubi, ten się lubi, ale to jest takie, że tam nie ma idyli, nie ma sielanki ze względu na to, że Zuza ma swoje zdanie, Mateusz ma swoje zdanie. Trochę się żrą, ale się kochają. Ale się kochać się, tak. No, takie są nerwy lekkie. Znaczy ja powiem w ten sposób, czy będziecie razem? Tutaj by są dobre karty, ale moment. Tak, tylko że nie w tym miejscu. Wy wyjedziecie za granicę. Będziecie poza granicami kraju. W przyszłym roku jest wyjazd. No, także jeżeli, to już dalej karty wybiegają, czyli jeżeli chodzi o to, czy wy będziecie mieszkać w tym samym mieszkaniu, w którym mieszkacie obecnie, to odpowiedź brzmi nie. Dlatego, że karty pokazują zupełnie nowy etap poza granicami kraju. Mamy tutaj karty mieczowek, świadczące w tym położeniu przy głupcu o wyjeździe, o pobycie za granicą, zawodą wręcz. Zawodą, także to może być na przykład Anglia, tak, albo Irlandia. Zawodą, to nie będą Niemcy na przykład, albo to nie będzie południe Europy. No to, ja wiem, że Niemcy są za Odrą, ale chodzi o wodę morze. No, albo ocean wręcz bym nawet też mógł chodzić w grę. Chodzi o większą wodę niż rzeka. Nie chodzi o Odrę. Także tak to jest. Natomiast będziecie mieszkać za granicą z Zuzą. Będziecie się dogadywać. Za 2 lata Zuza może być w ciąży z tobą. Tak karty pokazują. No. Ha, jak najbardziej, bo tu jest karta 6 arkan. Tak, także to rokuje. To rokuje spokojnie. Troszkę się tak denerwujecie na siebie, ale to ma taki urok. Także nie przejmować się tym. Bo wy to tak macie na zasadzie takiej, że trochę nerwów, ale przez to jest ten płomień podtrzymany tej waszej relacji. Także spokojnie. To jest takie zdrowe. Bo jeżeli też jest taka rutyna w związku, jeżeli tak się zgadzają, prawda, chłopak mówi cały czas tak, a dziewczyna też mówi tak, to strasznie jest nudno w takiej relacji. Także czasami dobrze, jeżeli coś tam się lekko popsztyka, bo to potem też fajnie jest się pogodzić. W godzeniu się też jest urok. Dobrze, dziękuję bardzo. Kto następny? Tasuję karty i czekam. Zapraszam państwa, gwiazdka 741174. Jeszcze pół godzinki, także no już mało tego czasu. No i właśnie, ja tak w pierwszej części tak trochę zacząłem mówić, można dzwonić, kochani. Ja tak pierwszej, zapraszam serdecznie do studia, jak najbardziej, bo jest bardzo łatwo dzisiaj się dostać na antenę, także jeżeli ktoś jest jeszcze chętny, to jest jeszcze czas. Ja w pierwszej części powiedziałem, że nie jest za dobrze życzyć komuś powodzenia. I tak nie dokończyłem tego wątku, bo zadzwonił telefon. Dlaczego nie jest dobrze? No bo generalnie życzenie powodzenia ezoterycznie, pod kątem takim ezoterycznym, uznaje się, że lepiej powiedzieć, że tam, prawda, się życzy połamania pióra, połamania nóg, połamania długopisu, połamania języka i tak dalej, w zależności od kontekstu. Natomiast życzenie komuś powodzenia jest równoznaczne z wątpieniem w czyjeś umiejętności. I jak tak sobie to przemyślałem, no to faktycznie, jeżeli tak komuś życzymy powodzenia, to tak jakbyśmy w domyśle sądzili, że ta osoba tylko i wyłącznie dzięki naszemu życzeniu powodzenia da sobie radę, że nie jest kompetentna. Prawda? Czyli tak generalnie nie powinniśmy komuś życzyć powodzenia, bo to jest takie powątpiewanie w czyjeś kompetencje.
Jakkolwiek to jest już takie dzielenie włosa na czworo troszeczkę, bo oczywiście, że możemy z sympatii komuś życzyć powodzenia i chcieć, żeby komuś po prostu dobrze coś się udało. Jasne, że tak, ale jakby tak popatrzeć, mówienie powodzenia pokazuje naszą wyższość nad osobą, do której to kierujemy. To powodzenia. No, no to coś w tym jest. Faktycznie. No. Dobra, kto telefonuje? Ja to w ogóle mam taką tendencję, że czasami jak tak się tak uczepię czegoś, to potem tak rozkładam na czynniki pierwsze. Dlatego, że ja mam w ogóle ascendent w pannie. To też jest bardzo ciekawe, proszę Państwa, bo mamy znak zodiaku, wiadomo, no ktoś z Was jest rybą, ktoś z Was jest wodnikiem, ktoś z Was jest baranem, ktoś z Was jest oczywiście baranem zodiakalnym, to mam na myśli, ktoś z Was jest tam wagą zodiakalną, ale nie każdy z Państwa zna swój ascendent. Warto jest się zainteresować takim tematem ascendentu. Można oczywiście określić swój ascendent. Możecie Państwo na przykład przez internet sobie to znaleźć. Jest do tego niezbędna data urodzenia, godzina dokładna oraz miejsce urodzenia, współrzędne geograficzne. I wówczas widzimy mapę nieba, widzimy w jakim położeniu znajdowało się Słońce nad horyzontem w momencie przyjścia na świat i to jest nasz ascendent. Ascendent to jest, proszę Państwa, taki znak dodatkowy naszego, można powiedzieć, zodiaku, który daje nam dodatkowe cechy. To znaczy, jeżeli ktoś jest strzelcem i ma ascendent w pannie, to ma inne cechy charakteru niż ten sam, niż strzelec nawet urodzony tego samego dnia, ale mający ascendent w koziorożcu, na przykład. To jest takie dopełnienie. Dlatego właśnie osoby mogą być dwie spod tego samego znaku zodiaku, na przykład dwa wodniki, a różnią się, bo mogą mieć te dwa wodniki inny ascendent, czyli inny ten znak zodiaku uzupełniający. Po prostu. Warto jest się zainteresować, proszę Państwa, w czym macie ascendent, to naprawdę dużo mówi. Ja na przykład mam w pannie ascendent, jestem strzelcem, mam ascendent w pannie i to mi się faktycznie sprawdza. W 100% mi się to pokrywa, naprawdę. Dlatego, że jak ja bym miał na przykład strzelec jestem i miałbym ascendent w strzelcu, to ja byłbym taki poszczelony zawsze, prawda? Taki byłbym zwariowany niesamowicie. A jeżeli ja mam ascendent w pannie, to też tak trochę temperuje. I czasami to aż za bardzo mnie utemperuje i czasami jestem taki, jak to się mówi, taki przymulony. To mi się też zdarzy, że ja tak zamulam tutaj w nocy czasami, no. To też mi się zdarza, że tak przymulę i usypiam Państwa. Ja wiem o tym, mam tego świadomość, że mi się zdarza przymulać. No ale to już taka, no, taka osobowość, słuchajcie. Też kiedyś spotkałem się z taką opinią, że ja mam usypiający głos i że to też Państwa usypia. No to też tak może jest. No ale może ktoś się obudził. Rafał, szybko dawaj trzy koguty. Rafał mówi, że daje. Uwaga, pierwszy, drugi, trzeci. Trzy koguty zapiały, poniedziałek się zaczyna. Kto telefonuje? Szybciutko. Kto dzwoni do studia? Gwiazdka 741174. Kto telefonuje? Czekamy, czekamy. Kochani, szybciutko, bo jeszcze jest wolno.